Jedna z poprzednich ulew zdążyła mnie ubiec przed tym, jak zdążyłem zebrać te wszystkie brzoskwinie, przez co teraz, przez natłok innych obowiązków, muszę się poświęcić temu w formie nieco zgnitej. Ale to nie jest jedyna przygoda, jaka się działa przez ostatnie dni, dlaczego było tak mało filmów. Było ich znacznie więcej. I o tym będzie dzisiejszy film. Ale może najpierw umyję ręce. A jeszcze troszeczkę o technikaliach opowiem. Byłem dzisiaj na zakupach, kupiłem sobie nowy mikrofon tego typu oraz nowe mikrofony tego typu, bo moje mikrofony, z których korzystałem dzisiaj, odmówiły posłuszeństwa, więc pomyślałem, że potrzebuję w końcu się zaopatrzyć w te, żeby mieć już w końcu główne nowe, a tutaj jeden z nich działa dobrze, więc będzie dalej zapasowy. Więc jak chcielibyście jakiś test albo pokazanie, jak to działa, to dawajcie znać na dole w komentarzu. Natomiast kwestia tego to już wam tłumaczę, bo wpadłem na pewien pomysł. Kiedyś używałem tej kamery do tego, żeby robić po prostu jakieś live streamy albo inne tego typu rzeczy, bo ma dobrą stabilizację, bo jeżeli się spojrzy w tym momencie, no ma taką bardzo dobrą stabilizację. Balance Optical Steady Shot się nazywa, w skrócie nazywa się BOSS, czyli szef. Był szef wszystkich szefów, jeżeli chodzi o stabilizację. Ale kiedyś pomyślałem, czy by tą kamerą nie nagrywać sobie jakichś losowych różnych rzeczy. A dlatego, że rozpoczął się nowy projekt, to zacząłem robić małe pamiątki, krótkie nagrywki, które upamiętniają różne wydarzenia w ciągu dnia. Ze względu na to, jak bardzo jest to proste do użytkowania, bo wystarczy otworzyć i kliknąć nagrywaj, to pomyślałem, czy by nie zrobić serii vlogów eksperymentalnych z wykorzystaniem po prostu handycama z mikrofonem, bo bez mikrofonu ta kamera brzmi beznadziejnie. A ten mikrofon może troszeczkę tym wszystkim pomóc, bo on się automatycznie włącza. A tego kupiłem chyba kiedyś od Boxdella i on miał uwalony, przez to, że był uwalony, to widzicie. I on nie załącza się sam, więc często trzeba kliknąć, żeby się on uruchomił i często jak się kliknie, to akurat wyląduje pomiędzy włącznikami i się po prostu nie załącza. Więc to taki mikrofon, bym powiedział, backupowy niż główny. Jak będziecie chcieli zobaczyć któryś z materiałów, gdzie różne osoby stąd będą nagrywać jakieś fragmenty samego vloga, to zapraszam na Grajdołka, na mój drugi kanał, albo może uruchomimy nowy kanał do tego? Nie, Grajdołek jest lepszy. A teraz przejdźmy do tego, o czym miał być dzisiejszy odcinek. Ja się przygotowałem, spisałem sobie różne rzeczy, bo tego się działo naprawdę dużo przez ostatni miesiąc i nie sądziłem, że kiedykolwiek w życiu będę aż tak bardzo zajęty różnymi rzeczami. Tak, jak widzicie, jestem w nowym miejscu, ale nie chwalę się tym w 100%, bo po pierwsze, nie spodziewałem się, że tak dużo rzeczy będzie tutaj do zrobienia, a po drugie, no postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część nurtujących was pytań. Mówiłem wam już, że opuściłem swoje standardowe studio, przeniosłem rzeczy w zupełnie nowe miejsce, gdzie większą ilość osób będziemy realizować fajne rzeczy. Ale jak to się okazało, w związku z tym trzeba zrobić naprawdę dużo rzeczy, no bo chyba pamiętacie, jak brzmi puste pomieszczenie, który będzie poświęcony temu i tamtemu. Już samo dołożenie wykładziny potrafi wiele zmienić. Niewiele się zmieniło. Tak więc w związku z tym, jak miałem to ułożone u siebie od samego początku, to zacząłem od zmontowania tej szafki, która się za mną znajduje. A nie, chodziło mi o inną szafkę, nie od tamtą szafkę, choć już pomyliłem się, zbyt dużo czasu minęło i nie pamiętałem, jak układałem sobie te wszystkie ujęcia. Chodziło mi o tą szafkę i tak ten narożnik wygląda teraz, no jest wypełniony różnymi ciekawostkami, pamiątkami, ale na pewno dojdzie tutaj różnych rzeczy dużo więcej i będzie to się wypełniać, bo tutaj miało być początkowo studio. Pomyliłem po prostu pokoje. Internet, czyli jedna z najważniejszych rzeczy, które są potrzebne w dzisiejszych czasach. Żeby nie mieć radiówki, tylko żeby mieć światłowód, udało się podciągnąć światłowód do garażu, skąd trzeba było się dostać w jakiś sposób do środka domu, co oznaczało troszeczkę pracy. Razem z Mikuną zaczęliśmy badać ogółem temat, nawet kamerką termowizyjną, żeby zobaczyć, gdzie mogą iść ewentualne rurki, no bo to, co jest na planach, nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością, zwłaszcza jak jakieś miejsce ma dodatkowe modyfikacje. Więc ostatecznie stwierdziliśmy, że zaraz obok wentylacji będzie to idealne miejsce, żeby przewiercić się ogromnym wiertłem. Skoro jak widzicie powstał już jeden otwór, to mógł powstać przecież drugi, a skoro powstał drugi, to widzicie, że one są drożne i będzie można przeciągnąć przez to trochę więcej przewodów, no ale póki co ograniczamy się do jednego i switch będzie troszeczkę głębiej w domu, z którego będziemy podciągać wszystkie przewody. A po skończonej pracy nie spodziewałem się, że sprężone powietrze jest w stanie tak łatwo oczyszczać tapetę. Dotychczas była to plątanina przewodów różnego rodzaju na korytarzu, a tak to za pomocą jednego przewodu udało się zrobić dżunglę eternetową zaraz pod sufitem i wszystko trzyma się na trytytkach. I póki co po dziś dzień działa, więc jeżeli
jeżeli coś działa, to po co coś zmieniać? No i teraz moment tej szafki z szufladami. Skoro mówiliśmy o różnego rodzaju szafkach i sposobach przechowywania, to ostatnio w studiu miałem taką szafkę tego typu, ale 5x5. Natomiast tu jest 4x4 w troszeczkę lepszym, bym powiedział, designie, nie taką prostą. I ona jest... Ona tam była wypełniona różnego rodzaju przewodami i adapterami i tutaj nie jest inaczej. Już udało mi się większość tych zapełnić, ale tam są po prostu zwykłe przewody, adaptery, przejściówki, jakieś małe uchwyty. Takie małe pierniki, które po prostu no, są konieczne i potrzebne, a często trzeba po nie sięgać, jeżeli się korzysta na przykład ze statywów, aparatów, gdzieś coś się montuje, więc fajne to jest rozwiązanie. Tak powstała ogromna ilość szuflad, która w tym momencie spełnia moje oczekiwania, chociaż stwierdzam, że jednak kilku szuflad brakuje, żeby jeszcze była na przykład dedykowana dodatkowa przegroda na zasilacze, inna na przewody do zasilaczy, jeszcze inna na przewody połączeniowe wewnątrz komputera, coś by się przydało jeszcze na śrubki, no i tak się okazuje, że jeszcze jedna taka druga szafka też mogłaby być pozapełniana. Ale może inaczej, w tym miejscu, w tej wnęce idealnie ta pasuje, więc tą tutaj zostawiam. I nawet kot podczas samej budowy, jak pod tego wywał, w sensie patrzył, doglądał, dokonywał inspekcji, to uznał, że to było dobre. No to skoro było dobre, no to zostało i działa. Kwestia kolejnego miejsca, gdzie odbywają się cały czas prace, to garaż. I w garażu się okazuje, że te ujęcia, które są w tym momencie widoczne, to jest po prostu porządek, bo teraz jaka tam pożoga się dzieje, to jest totalna masakra. Ale to jest miejsce od rozpakowywania różnych mebli, rozcinania wszystkiego, więc to jest takie mocno robocze miejsce. Już pomontowałem nowe szafki w tym momencie, więc powoli robię tam miejsce pod taki warsztat, żeby móc więcej robić projektów do it yourself. Ale to jeszcze wymaga troszeczkę czasu, zanim się uda cokolwiek z tym zrobić. Wróćmy jednak do pokoju, w którym udało się na samym początku cokolwiek zaadaptować, a dokładniej do jego zasłon. Udało nam się wszystko ładnie powiercić, pomontować i ułożyć. I zasłony wyglądają następująco. Ale nie są to zwykłe zasłony, bo im trzeba poświęcić krótką chwilę. Okazuje się, że udało mi się znaleźć dość grube zasłony, które fajnie mogą sobie działać jako takie zasłony trochę akustyczne, dlatego że grubość materiału, same zasłony na pewno lepiej działają niż zwykłe takie szmatki, które wiszą sobie gdzieś tam na karniszu. A że do tego pokoju także zamontowałem zasłony tego typu, to pokażę wam z bliska, dlaczego one są fajne. Z jednej strony jest tutaj zwykła zasłona, natomiast z drugiej strony mamy taki polarek i to są zasłony Thermovesiritis, Thermovesiritis, 118 zł za sztukę. Ale ogólnie są o tyle fajne, że są dosyć grube, chociaż jest płaski materiał z tej strony, to nie przeszkadza, bo i tak fajnie w miarę absorbuje dźwięk. Zobaczymy, czy termo rzeczywiście w 100% działają. Natomiast ja je powiesiłem w ogóle podwójnie, więc mamy tutaj dwie zasłony i jak je odsłaniam, to ten pokój brzmi zupełnie inaczej, więc wolę podczas nagrań mieć je pozasłaniane, bo wtedy wiem, że ten dźwięk będzie po prostu czystszy i przyjemniejszy. Skoro jesteśmy przy tym pokoju, to o nim warto także tutaj wspomnieć, bo postanowiłem odejść troszeczkę od takich klasycznych kolorów, jak jakiś niebieski, zielony czy żółty na przykład na ścianie i poszedłem do sklepu i pomyślałem, a gdyby wziąć taki trochę lawendowy, to też wziąłem lawendowy i on wygląda następująco. Można powiedzieć troszeczkę inspiracja może Mustang Ibdisa. A, jeszcze jest jedna rzecz, bo widzicie, że już są zamontowane jakieś tutaj pułapki basowe. Postawiłem na walce, jako ćwierć walce, które zamontowałem w ten sposób, jak miałem kiedyś u siebie na kanale, żeby troszeczkę do tego nawiązać. Oficjalnie pierwsza pianka zamontowana w tym miejscu. No i pomiędzy tymi walcami siedzi sobie królik i odpoczywa. A one, jakby je montowaliśmy, to był dosyć prosty zabieg. Po prostu klej w sprayu, posmarowanie wszystkiego, popsikanie, jak tylko popsikaliśmy, przykleiliśmy, to wygląda to tak. A jeżeli się zastanawiacie, czy w ogóle takie pianki, czy w ogóle pułapki basowe mają jakikolwiek sens, to słuchajcie, na przykładzie takich pułapek troszeczkę większych, one gdzieś są po 400 za jedną sztukę, są trochę pobrudzone, bo cały czas je ktoś gdzieś przykłada, bo to bardziej ustroje akustyczne niż element taki wykończenia tła, no to posłuchajcie tego fragmentu, to usłyszycie dosyć sporą różnicę, zwłaszcza w takim charakterystycznym dzwonieniu, jak się klaska. Czegoś tutaj takiego nie ma. To jest test, jak bardzo ważna jest pułapka basowa ogółem. Posłuchajcie. Raz, 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 raz. Raz, 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 raz. I to jest jedyna rzecz, jaką tutaj zmieniliśmy, a jak mocny ma wpływ na to, jak wszystko brzmi. Można też użyć takiej mikroskopijnej pułapki basowej.
która może ewentualnie posłużyć w innym przypadku do pomalowania ściany. No i oczywiście chałupniczą metodą trzeba było także załatwić relację podłoga-sufit. Na podłodze mamy dywany różnego rodzaju, żeby one były dosyć grube i żebyśmy mogli w normalny sposób mówić. Natomiast jak spojrzycie sobie na górę, na sufit, no to tutaj jest taki wielki... Nie, to źle wygląda, bo to jakby... to mamy takie coś, bo skoro jest mówione najczęściej w tą stronę, no to fajnie, żeby ten sufit jakoś był tutaj ogarnięty i... Nie, teraz po tym krótkim, małym kadrze to jakby nie. To jest wszystko tymczasowe, bo jest tutaj dużo różnego rodzaju robót, które trzeba niestety zrobić. Niestety albo niestety, ale myślę, że na przestrzeni kolejnych filmów, jak i w samych vlogach, które będziemy tutaj całą grupką nagrywać. W ogóle zapytałem się o pytanie, jak nazwać taką grupkę. Najbardziej mi się podobała odpowiedź Pyraci. Więc myślę, że Pyraci z Kałaribów, żeby jakoś to pozmieniać. Myślę, że nasza załoga piratów coś tam fajnego ponagrywa, trochę się podowiadujecie. Natomiast na głównym kanale będę starał się z wami dzielić postępami prac, bo to miejsce jest specjalnie przeznaczone pod nowe, duże projekty, które już są w planach, ale musicie dać mi jeszcze chwilę czasu, żebym mógł to wszystko po prostu dokończyć, bo póki co wstaję, nawet przy komputerze nie mam jak dłużej posiedzieć, bo po prostu jest tyle rzeczy różnego rodzaju do zrobienia. Ale mam nadzieję, że jak się uzbroicie w cierpliwość, to w końcu projekt, o którym zbyt dużo nie mówiłem, w końcu zostanie zrealizowany i zobaczycie, że jeszcze wiele się tutaj fajnych rzeczy będzie działo. Bardzo fajne rzeczy. Będą bardzo fajne rzeczy. A tak czy siak, myślę, że poza tym nie ma co przedłużać tego odcinka. Myślę, że to byłoby na tyle. Uchyliłem wam troszeczkę rąbka tajemnicy. Czegoś, co miejmy nadzieję, że uda nam się wszystkim przekuć w coś naprawdę fajnego i dobrego. A póki co idę robić kolejne rzeczy. Bo tak lubię najbardziej mówić, że idę robić rzeczy, czyli idę i się nie tłumaczę, bo idę robić. A jak zrobię, to będzie zrobione i wtedy będzie dobrze. Tak więc wyczekujcie kolejnych update'ów i to byłoby na tyle. Dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i lecę do sekcji komentarzy, żeby z wami pogadać. Pa, pa. W ogóle jeszcze mam spodnie uwalone farbą całe. To są specjalne spodnie.